Zastanawiałeś się kiedyś, czy to, w co inwestujesz teraz swój czas, swoje zaangażowanie, przyniesie ci szczęście w przyszłości? Myślę, że większość z nas chce być szczęśliwa. Myślę, że każdy. Ja na pewno chcę być szczęśliwy i chcę podejmować takie decyzje dzisiaj, by za 20-30 lat, jak dożyję, stwierdzić, że jestem osobą szczęśliwą. Ba, żeby na łożu śmierci powiedzieć, jest konkretnie, przeżyłem swoje życie wspaniale. Jestem dumny z siebie, zrobiłem wszystko, co mogłem, wykorzystałem swoje talenty, które dostałem od Boga, dawałem ludziom dobro, miłość i przez to w spełnieniu będę mógł opuścić ten świat. Są badania w psychologii, które próbowały odpowiedzieć na to pytanie, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi. Poszukiwali takiego jednego czynnika, głównego, najistotniejszego, które sprawia, że ludzie pod koniec swojego życia, ale też w ciągu swojego życia przeżywali poczucie takiego dobrostanu, szczęścia, spełnienia. To, że po prostu na wielu płaszczyznach swojego życia radzili sobie o wiele lepiej niż inni ludzie. Zrobione takie badanie długoterminowe. One do dnia dzisiejszego trwa. Już chyba 75 lat. Zostali poddani temu badaniu. Stworzono dwie grupy mężczyzn. Jedna grupa to byli studenci Harvardu. Osoby wykształcone, perspektywiczne. Druga grupa to byli chłopcy z patologicznych rodzin Bostonu. Mieli duże trudności życiowe. W latach 30. zapoczątkowano te badania i one trwają do dzisiaj. Każdego roku bardzo dokładnie badano każdego z tych mężczyzn, sprawdzano ich stan zdrowia, wypełniali liczne kwestionariusze, rozmawiali nawet z ich rodziną, prowadzili wywiady. Badanie było bardzo skrupulatnie przeprowadzone i jest cały czas przeprowadzane. Wielu z tych mężczyzn do dnia dzisiejszego żyje. Są już w podeszłym wieku staruszkami. Na podstawie tych 75-letnich badań psycholog odpowiedzialny za to badanie, Robert Waldinger, wraz ze swoim zespołem stwierdzili, że takim najistotniejszym, głównym czynnikiem odpowiedzialnym, że człowiek jest szczęśliwy, są bliskie, zażyłe relacje międzyludzkie. Czyli osoby z tego badania najszczęśliwsze to były te, które nie miały wielką liczbę znajomych, ale miały wielką jakość relacji. Także osoby, które miały bliskie relacje międzyludzkie ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, byli o wiele zdrowsi fizycznie i o wiele szczęśliwsi niż osoby, które tak bliskich relacji nie miały. Kolejna ciekawostka naukowa z tych badań. Osoby, które miały głębokie, zażyłe relacje, żyły o wiele dłużej. Ci mężczyźni, którzy w wieku 50 lat mieli bliskie relacje, w wieku 80 lat byli najzdrowsi fizycznie. Niesamowite. W wieku 50 lat wyobrażam sobie faceta, który być może ze swoją żoną nawiązywał głęboko relacje, był w przyjaźni. W wieku 80 lat dzięki temu zdarzeniu jego ciało było zdrowe. Osoby, które nie miały bliskich więzi z tego badania, częściej popadali w choroby, a także funkcje mózgu szybciej się pogarszały niż u osób usatysfakcjonowanych z relacji z bliskimi. Te badanie tak naprawdę nic nie wniosło. Ta prawda jest banalna, stara jak świat,
że ludzie, którzy mają wokół siebie osoby, na których mogą liczyć, przed którymi nie muszą grać, przed którymi mogą się otworzyć, pokazać swoje dobre, ale też trudne sfery życia, są po prostu szczęśliwe. Nie muszą dźwigać tego ciężaru sami. Mogą się dzielić problemami, trudnościami, ale też pięknymi sprawami, które są w ich życiu. To sprawia, że są szczęśliwe. Teraz pytanie do Ciebie. Czy też chcesz być szczęśliwą osobą? Jeśli odpowiadasz twierdząco, to chcę Cię zapytać, jakie kroki podejmujesz do tego, by być szczęśliwy? W co inwestujesz swój czas? W co inwestujesz swoje zaangażowanie? Może teraz kieruję do Ciebie, rodzicu, który masz dzieci i swoje zaangażowanie i czas kierujesz tylko na pracę, tylko na jakieś osiągnięcia, na karierę, na biznes. Oczywiście w imię tego, że kochasz swoje dzieci, że to dla nich robisz, dla swojej żony. Przypomina mi się taka historia takiego mężczyzny, z którym rozmawiałem, który mówi, że 20-30 lat poświęcił na biznes, robił to dla żony, dla dzieci. Rzeczywiście wzbogacił się bardzo, osiągnął wysoki poziom finansowo-zawodowy, ale rozwalił całkowicie swoje życie prywatne. Mówił, że to robi dla rodziny. Po tych 30 latach, kiedy żona go zostawiła, kiedy dzieci nie chcą z nim w ogóle nawiązywać relacji, bo ojciec, bo tatuś był nieobecny, on teraz jest z ogromną pustką. Po co to było? Biegałem za tymi pieniędzmi, za tą karierą, a moje życie dzisiaj nie ma sensu. Przeżywa depresję, przeżywa wielki stan, wręcz rozpaczy. Ma wszystko, ale stracił bliskie relacje. Zastanów się, jakie ty masz priorytety. W co ty dzisiaj inwestujesz swój czas? Badania mówią, że w Polsce przeciętny Polak od 2 do 6 godzin spędza w wirtualnym świecie, na internecie. Niesamowite, ile czasu tracimy na świat wirtualny, a ile na świat realny, na budowanie relacji, na rozmowę z przyjacielem, z żoną, z dziećmi. Ile czasu poświęcasz na to? Zadaj sobie pytanie. I jeszcze do Ciebie, młody człowieku, może młodszy ode mnie, może w moim wieku, może nieco starszy. W co Ty inwestujesz swój czas? Ten sam badacz z tego badania długoterminowego, Robert Waldinger, powołuje się na pewne badania, gdzie zapytano młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, jakie są ich główne cele życiowe, by być szczęśliwymi osobami w przyszłości. 80% badanych powiedziało, że głównym ich celem życiowym jest chęć wzbogacenia się. 50% osób z tej grupy badanej powiedziało, że sława, prestiż. Zobacz, jakie priorytety. Nie chcę tu nikogo oceniać, ale myślę, że to jest droga donikąd. Myślę, że to jest tak jak na przykładzie tego mężczyzny, którego Ci podałem. Że może wielu z tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście postawią swoją całą energię życiową i skierują ją w tym kierunku, mogą oczywiście wiele zyskać, ale też wiele stracić. Oby nie tych najważniejszych rzeczy. Oby nie najważniejszych, najistotniejszych relacji międzyludzkich, bliskich, jakościowych. Też te badania są dla mnie rachunkiem sumienia i w świetle tych badań zastanawiam się, jakie ja mam priorytety. W co inwestuję swój czas? W relacje czy w coś innego? Dlatego zastanów się, w co ty inwestujesz, a jak uświadamiasz sobie dzisiaj, że brakuje ci tych relacji, to zawalcz o to. Tego sobie i tobie życzę. Pozdro. WZN, Psyche WZN. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że to, co przekazuję tutaj, jest jakoś wartościowe. Jeśli tak, to oczywiście daj jakąś informację zwrotną,
podziel się, jak jest u Ciebie, w co Ty inwestujesz swój czas, jak jest u Ciebie z budowaniem relacji, co sprawia, że te relacje wchodzą na wyższy level. Podziel się w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku. Psyche WZ.